a ty je przyjmij w dali. Witwa ją, Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Wróżki hołdy Tobie śle, a ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Witaj, o Matko, pełna łask, rzeszowska nasza Pani. Lud śląski hołdy Tobie śle, a Ty je przyjmij w dali. Matko Najświętsza, Matko Łaskawa, Ty, która w tym domu łaski obdarzasz nas swoim błogosławieństwem, dziękujemy Ci za 3 dni pielgrzymowania. Dziękujemy Ci za czas doświadczeń, modlitw, natchnień Ducha Świętego, ogromnej życzliwości tak wielu osób, które pomagały nam pielgrzymować. Maryjo, racz wysłuchać nasze modlitwy. Racz przyjąć nasze intencje, racz wejrzeć na nasze serca, na nasz trud, na nasze zmęczenie, na to wszystko, co przynosimy Ci i składamy przed Twoim tronem. Maryjo, niech ten czas pielgrzymowania przemienia nasze serca i pozwala nam u Twego Syna uprosić tę łaskę przez Twoje wstawiennictwo, o którą każdy z nas dzisiaj pokornie Cię prosi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, tylko naszymi prośbami. Racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wprawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddawaj. Wspomożenie wierny, Królowo rodzin, pociecho strapiony, Matko Boża łaskawa, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.
drodzy pielgrzymi, i ci, którzy przyszli pieszo, i ci, którzy przyjechali, i ci, którzy przyszli z daleka, i ci, którzy przyszli z bliska, być może miejscowi, parafianie, witam was bardzo serdecznie w domu Matki. W domu Matki najlepiej, bo to dom rodzinny. W domu Matki najbezpieczniej, bo to znane miejsce. W domu Matki najpewniej, bo tu czeka na nas wszystko, co najlepsze. Witam was w imieniu Maryi, która nie mogła się na nas doczekać i wyszła stamtąd i przyszła tu, żebyście nie musieli aż tak daleko iść. Która wychodzi na spotkanie, która idzie może przez góry, jak szła kiedyś do świętej Elżbiety, która idzie może tak, jak szła z Jezusem, za Jezusem, drogą krzyżową, która idzie, która zawsze jest z człowiekiem, a tym bardziej z tym, który otwiera się na nią, na jej łaskę, na jej prowadzenie, a ona zawsze mówi nam to samo. Wiecie, co mówi? Co powiedziała w Kanie Galilejskiej? No, tak jest, a ona zawsze wskaże na Jezusa i powie, zróbcie wszystko, co mówi wam, co powie wam mój Syn. I dlatego też na początku waszej procesji, na początku waszej pielgrzymki wcale nie szedł ani ksiądz rektor, ani ksiądz Tomasz, ani żaden inny mądry, światły, przepiękny, nieogolony albo łysawy człowiek, tylko szedł ktoś, kto niósł krzyż. Krzyż Jezusa. Bo za krzyżem Jezusa, Chrystusa, pójdziemy drogą pewną. I po tych trzech dniach drogą pewną przyszliście tutaj. Do Matki. Do domu. Witam was serdecznie w tym domu. Cieszę się, że jesteście. Zapewniam was o tym, że te trzy dni towarzyszyliśmy wam w sposób duchowy. A teraz mówimy wam, że drzwi tego domu otwarte są zawsze.